Witajcie. O polityce klimatycznej Unii Europejskiej jest ostatnio głośno, zwłaszcza za sprawą rolników. A zastanawialiście się, jakie koszty wygeneruje Zielony Ład w branży transportowej? Zdaniem ekspertów, aby spełnić wymagania Komisji Europejskiej, polskie firmy przewozowe powinny w najbliższych 5 latach zainwestować w wymianę taboru 350 miliardów złotych. Czy naprawdę wydatki muszą być tak astronomiczne? Jaka przyszłość czeka europejską branżę TSL? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. A ja zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. O Zielonym Ładzie mówiliśmy już w filmie dotyczącym protestów rolniczych. Dlatego teraz tylko skrótowo przypomnimy, o co w nim chodzi. Zielony Ład jest kompleksowym projektem transformacji europejskiej gospodarki w kierunku zeroemisyjności. To ogólna strategia złożona z różnych propozycji. Jej celem jest osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej w ciągu najbliższych 26 lat. Pakietem wykonawczym Zielonego Ładu jest Fit for 55. Zawiera on propozycje konkretnych aktów prawnych, które mają zaktualizować i zrealizować założenia Zielonego Ładu. Nazwa pakietu oznacza planowane 55% redukcji szkodliwych emisji do 2030 roku. Gdy powiem o zielonych zmianach w transporcie, pewnie większość z Was pomyśli o elektrycznych ciężarówkach. Elektryczne technologie zajmują szczególne miejsce w sercach unijnych urzędników. Dlatego nie da się od nich uciec, gdy mówi się o kosztach zmian. A koszty będą astronomiczne. Gdyby oprzeć je na elektryfikacji floty, to polscy przewoźnicy musieliby w najbliższym czasie wypracować wspomniane już 350 miliardów złotych. Tyle szacunkowo potrzeba na wymianę diesli w stopniu, który umożliwiałby osiągnięcie celów klimatycznych do 2030 roku. Tymczasem opłacalność działalności nie wzrasta, ale maleje. Między innymi przez objęcie transportu drogowego systemem handlu emisjami, co już przełożyło się na wyższe opłaty drogowe w niektórych krajach. Koszt zakupu nowej elektrycznej ciężarówki jest 2 do 3 razy wyższy niż ciągnika spalinowego. Tymczasem unijni komisarze chcą, aby od 2040 roku aż 90% ciężarówek zasilających floty było napędzanych elektrycznie lub jeździło na wodór. Koszt zakupu to nie jedyny problem pojazdów elektrycznych. Ciężarówka z naczepą potrafi zużyć między 120 a 140 kWh energii na 100 km, co przy dzisiejszych cenach ładowania daje koszt przejechania 100 km w przybliżonej wysokości 280 zł. Jeśli przyjąć cenę oleju napędowego na poziomie 6 zł za litr, to przejechanie tej samej trasy nowoczesnym dieslem wyjdzie niemal połowę taniej. Skoro już mówimy o ładowaniu, to cena energii może okazać się najmniejszym problemem. Na razie wciąż nie mamy powszechnie dostępnej infrastruktury do ładowania aut ciężarowych i autobusów. Ktoś powie, że wystarczy stworzyć nowe stanowiska na istniejących stacjach paliw. Niezupełnie. Łączna moc hubów obsługujących złącza w standardzie MCS, odpowiednim dla dużych pojazdów, może sięgać 20 MW. A to już zapotrzebowania małego miasteczka. Do każdej takiej stacji trzeba by więc doprowadzić odpowiednią linię energetyczną i zbudować infrastrukturę, której na dzień dzisiejszy po prostu nie ma. To znowu monstrualne wydatki, które przynajmniej w części zostaną przerzucone na odbiorców. A to przecież dopiero początek długiej listy wątpliwości, za którymi kryją się koszty. Większa masa pojazdów elektrycznych oznacza gorszą ładowność oraz przyspieszone zużycie dróg i opon. Elektryczne ciężarówki to także niewiadoma pod względem technologicznym. Doświadczenia z rynku aut osobowych pokazują, że elektryki statystycznie i wbrew oczekiwaniom są bardziej awaryjne, a ich ledwo akceptowalne zasięgi drastycznie spadają w zimowych temperaturach. Czy podobnie będzie z ciężarówkami? Jak przy tych wszystkich mankamentach przekonać przewoźników do aut elektrycznych? Unijni politycy znaleźli na to sposób. W listopadzie 2023 roku Parlament Europejski przyjął stanowisko, które postuluje obowiązek zwiększenia udziału zeroemisyjnych pojazdów ciężkich będących we flotach dużych operatorów. To sposób na realizację wizji, w której od 2040 roku maksymalnie 10% samochodów ciężarowych wprowadzanych na rynek miało silniki spalinowe. Na razie to tylko stanowisko, ale wcielenie go w życie oznaczałoby w praktyce obowiązkowy parytet samochodów elektrycznych w dużych firmach przewozowych. Chcesz kupić 10 aut do swojej floty? Proszę bardzo, ale 9 z nich musi jeździć na prąd. Elektryfikacja flot nie kończy się bynajmniej na ciężarówkach. Osobne normy emisyjności mają dotyczyć naczep.
W jednym z poprzednich odcinków pokazywaliśmy Wam wspomagane elektrycznie naczepy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o niskoemisyjnych rozwiązaniach dla naczep, koniecznie obejrzyjcie nasz materiał. No dobra, mówimy o wysokich kosztach pojazdów na prąd. A przecież elektryfikacja nie jest jedynym sposobem na zmniejszenie emisyjności. Co z autami na wodór? Po europejskich drogach jeżdżą już pierwsze wodorowe ciężarówki. Niestety na dzień dzisiejszy to bardziej kosztowne gadżety niż realna alternatywa dla branży transportowej. Problemem jest nie tylko astronomiczna cena takich pojazdów, 6-krotnie wyższa niż tradycyjnych, ale przede wszystkim ich ogromna nieefektywność energetyczna, która przekłada się na bardzo wysokie koszty eksploatacyjne. Finansowe obciążenia polityki klimatycznej nie ograniczają się do zakupu pojazdów zeroemisyjnych. W istocie to bardzo złożony system kar, opłat i przepisów, które wymuszają ekologiczne rozwiązania na różnych poziomach. Ogromnym generatorem kosztów może okazać się włączenie transportu do unijnego systemu handlu emisjami. W praktyce oznacza on rodzaj podatku od każdej wyemitowanej tony CO2. Kraje wspólnoty będą też miały obowiązek uwzględniać poziom emisyjności aut w stawkach opłat drogowych. Mniej oczywiste koszty mogą wynikać chociażby z konieczności zatrudniania fachowców od sporządzania raportów emisji lub ze zmniejszonej ładowności ciężkich elektrycznych samochodów. W niektórych wydatkach przewoźnicy będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Jednak wydaje się, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Przykładowo pomoc oferowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, polegająca na pokryciu 60% różnicy w cenie między samochodem elektrycznym i dieslem, wystarczy raptem dla 2,5% pojazdów kupowanych rocznie przez firmy transportowe. Nie ma wątpliwości, że w profesjonalnym transporcie jest miejsce dla pojazdów elektrycznych. Ale czy muszą one wyjeżdżać w najdłuższe trasy? I czy ich liczba we flocie musi być odgórnie narzucana? Wizjonerskie pomysły mają to do siebie, że nie liczą się z kosztami. A te niestety będą musieli ponosić przedsiębiorcy. A ostatecznie my wszyscy. Nie zapomnijcie podzielić się swoimi opiniami w komentarzach. Życzę szerokości C+E i do zobaczenia!